Sasu, tu Mary Kayden, witam Was bardzo serdecznie w 25. odcinku Siłowego Blasku. Właśnie tak u nas gdzieś tam w mieście się zaczął zlot zapaleńców. Szkoda, że akurat jak nas nie ma. I widzę, że mamy 24 godziny na zapłacenie rachunków. Chyba nie będziemy mogli tego zrobić. Wyłączą nam prąd, ale dobra, to zapłacimy po powrocie. Zaplanuj stroje. O, można w namiocie. O, bądź odprężę się śpi. Tak, oni zaraz się wyśpią. Myślę, że może Tobiasz przygotuje jakieś śniadanie. O, albo może zaczną jakoś romantycznie dzień. Tylko nie wiem, czy tak się da, jak oboje już są w środku. Chyba musieliby wyjść. Okej. Okay. Czekaj. Musiałaby się Leksinka obudzić. Dobra, niech też już się wyśpi na maksa. Jest lot zapalniców. Awani, jesteśmy na wczasach. Może do niej zadzwonię. No, niech się już wyśpi. Pozwólmy jej. Na pewno. O, nie przegap wywiadu na wyłączność z leśniczym Sękiem. Podzielił się swoimi doświadczeniami i wie kilka tajemnic związanych z rzadkimi błędnymi ognikami, które można się natknąć głęboko w lasach. Okej, dobra. Tak, zaproponuj mu. Miły początek dnia. Tobiasz, gdzie ty idziesz? A co z miłą propozycją na początek dnia? Okej, spodobała mu się. Co to jest? Rozpalownisko. To możemy spokojnie mu zaznaczyć. A to. O, patrzcie! I się spełni. Zgań za publiczne okazywanie uczuć. Dobra. Przyspieszymy czas. No, zaraz będzie 13. Dobra, to zamiast śniadania, Tobiasz przygotuje obiad. Może na grillu coś zrobi. O, grill. Hamburger. Kiełbasa z papryką. O, zrobimy kiełbaski. A ty, jak on będzie gotował, to sprzątniesz ten talerzyk. O, niestety też cię czeka prysznic w tym uroczym, pachnącym miejscu, w którym Tobiasz był wczoraj. A on będzie musiał iść do toalety. Okej. Pieczenie kiełbaski. Co to za marzenie? Patrzeć w chmury. Ojej, da się załatwić. Co chcesz zrobić? Odprężyć się? Nie, no to już poczekaj, zaraz będzie gotowe. Usiądź i powdychaj zapach kiełbasy z grilla. Nie ma opcji podziwiaj kiełbasy? Chyba nie. Poczekajmy. Musimy się koniecznie wybrać na kilka. O, robale. Wybrać na kilka wycieczek. O, super, drugi poziom gotowania. No, położył na ziemi. Mogę przełożyć? Mogę, przełożę, bo. I weźmiesz sobie porcję, i Tobiasz też weźmie sobie porcję. Zjecie sobie razem. O nie, robactwo! Chyba się zepsują, bo nie mam takiej lodówki, żeby schować na później. A tu jest jeszcze chyba 6 porcji, no. Może ktoś inny sobie zje. Może spróbuję jeszcze. Kto potrzebuje bardziej do toalety? Tobiasz, aż dziwne. Nawiedziłaś jakiś krzaczek, o którym nic nie wiem? Dobra, to jak zjesz, to sprawdzę, czy. Nie pamiętam, czy do tej lodówki można chować takie rzeczy, czy nie. O, to są jakieś kwiatki. Zbierzesz je po drodze. I tutaj spróbujemy kupić zapasy. A Tobiasza wyślemy do łazienki. W sumie to jest niedaleko. Skorzystaj z łazienki. Na prysznic może wieczorem, po tym łażeniu po lesie na pewno się przyda. Jak to ładnie ptaszki śpiewają. Tak, to wiesz, zjadł. No, Lexin. Ona zjadła, czy wzięła ze sobą? Nie, zjadła, dobra. Okej. No. Jakaś inna dziewczyna. Znamy ją? Dobra, ja bym chciała. Szałwie można kupić, ale nie. Można kupić stół do gier. Ale jego się raczej nie chowa w wyposażeniu chyba, więc to trochę dziwne. Weźmiemy sobie tę lodówkę właśnie. Mega chłód, mega chłód. A tutaj jest przenośna lodówka chłodzikowo. Pojedzenie jest zimne podczas każdej wycieczki. Chcę taką lampę w ogóle. Kupię taką jedną lampę.
I spróbujemy kupić no tą za 200, no tamtą nam trochę szkoda kasy, myślę. Taką zwykłą. Myślę o tej grze w sumie. Może później to tyle kasy już wydamy. Potrzebuję na remont. Nie, musicie się ograniczać. Wróć tutaj, moja kochana. Musisz wyrzucić te talerze. Uznajmy, że są papierowe. Tak, tu mamy jakieś kwiatki. O, możesz tu na keyboardzie w ogóle grać. Jest lampa i jest ta lodówka. Widzę lampkę. Położymy sobie koło namiotu. O. A lodówki. O, jest lodówka też. I można na niej siedzieć. Przekręcimy ją, może. Co się stało? Ja nie chcę żadnej podróży, chcę umieścić moją lodówkę. I przez to mi się zbugowało. I zniknie moja lodówka. A, jest, dobra. Się zdenerwuję. Jest moja lodóweczka. A, nie mieści mi się tu. O, tu, w tych krzaczkach. Dobra, i możemy tutaj weź napój, schowaj do wyposażenia, zjedz coś na szybko. Właśnie nie pamiętam, czy do tej lodówki dało się chować jedzenie. No nie, da się chować jedzenia. Właśnie to jest głupie. Nie ma, żeby. Weź porcję z tego. Bez sensu. Właśnie coś mi się kojarzyło, że coś nie tak było z tym jedzeniem. No ale dobra, są napoje. Na szybko nie będziemy nic jeść. Ale dobra, to już zostawię, jak kupiłam. Sprzedam po powrocie do domu. No głupio. Dobra, Lexin. Może też skorzystasz z toalety sobie, co? Tu wyrzucasz, tu zostaw ten namiot. Idziemy do łazienki. To, wiesz, musisz leżeć pod kibelkiem. Prysznic sobie weźmiesz i skorzystasz. Nie, może odwrotnie. Okej? Okay. Weź zrób coś pożytecznego w międzyczasie. Co? Co byś chciał robić? Kupić stereo? No to nie bardzo teraz. Kupić sztalugę też nie bardzo teraz. Pocałować Leksinkę. O, to się może spełnić. Kupić bar. Tylko byś robił zakupy. O, patrz, jakie żuki. Łap owady lepiej. Można potem będzie je zjeść. Poluj, jak prawdziwy, prydawny mężczyzna. Możecie dzisiaj w ogóle zmienić ciuszki. O, super. Trzy biedronki. Zmień strój na ten drugi. O, ten z czerwoną koszulką. Będę cię łatwo mogła widzieć w lesie. Lexin, potem też bym zmieniła strój. I będziecie jechać na wycieczkę. Zaraz tylko Lexin wyjdzie z łazienki. No, dasz radę. Dasz radę. O nie, robale! Też. Co ja zrobiłam? Nie to. No. Chcę zmienić strój. Tu. Na te drugie shorty. O, te. Też ma taką bardziej rażącą koszulkę. Będą się widzieć. Co to? Rozmawiaj. Nie, nie, nie. Znaczy, możecie rozmawiać później, po drodze. Ale musimy się koniecznie wybrać tutaj, no. We dwoje. Ty i Tobiasz. Okej. Okay. Jesteśmy! Tu jest jakiś taki obóz. Już nie pamiętam, co tu jest. Można sobie posiedzieć. Można znowu podkowy grać w sumie. Jest tu komputer. Chyba nie ma. O, możecie po tej długiej wycieczce wziąć sobie napój. O, sok. Weźmy sobie zimne soki z lodówki. Się napijemy. A co ty miałeś? Jakiś zły strunik ktoś miał? Aha, zarobaczona łazienka, okej. Okay. Tu mamy wystawę różnych owadów. Co było na górze? Na górze jest taki punkcik widokowy. To jest bar? Nie, to jest tylko taka jakby szafka z materiału, okej. Okay. Szkoda, że komputera tu nie ma. To bym zapłaciła rachunki. No, ale trochę rozumiem ten brak techniki. No to, wiesz, dasz radę. Chyba, że Lexina tu usiądzie. Weź sobie sok. Czemu nie możesz wziąć soku? Podejdź tu. Weź napój. Sok. Poproś żonę, żeby się przesunęła. No przecież to nie jest niewykonalne. Lexin, on sobie nie poradzi. Usiądź.
No, chłodny sok. Też nie wygląda do końca jak sok. W ten gorący dzień. O, i możecie zablokować lodówkę dla innych. Co się dzieje? Czemu nie mogą usiąść? No trudno. Już nie masz napoju? Może nie da się usiąść razem tutaj. Szkoda, że nie ma, żeby można było na przykład usiąść na kolanach komuś. To by było słodkie. O, jak ci się dziwnie krzesło przesunęło. Popatrzeć w chmury z Tobiaszem. On by chciał cię pocałować, to może spełnimy jego marzenia. Romantyczne pocałuj. O. A ja się tu rozejrzę. Tu było tu fajne jezioro. Może złowimy sobie coś. O, o, o. Może na to złapać? Tobiasz, idź, złap owady. Bo wyglądają naprawdę ciekawie. Jakieś takie żółte rybki. Idź na ryby razem. On ma taki zielony kucyk? Nie, on ma chyba irokeza. Okej, nie do końca rozumiem jego fryzurę. Pocałowaliście się? Nie, on idzie łapać owady, tylko nie wie, którędy. Ona rozmawia... Ojej, co się stało? O nie, znowu coś z flirtowaniem nie wyszło. Wiesz co, to już twój mąż, no to już się nie musisz tak przejmować. Tutaj też jest taka nieprzyjazna łazienka. Jakiś krzaczek, zbierz sobie. Co to za granitowe kaskady? O, patrz, jaka modliszka. Bez zbierania ziół, bez złapania owadów. To by nie były wakacje, nie? O, jakieś grzyby zbieramy. I to. Będzie można potem testować. Tutaj gdzieś jest jakaś ukryta polanka. Nie wiem tam, gdzie dokładnie była. O, ważki złapał. Okej. Okay. Masz coś jeszcze robić? Chcesz z kimś pogadać, dobra? O, tutaj jest. Może przyjdziesz tu. O, patrz, tu jest robali. Fuj, jakie brzydkie. Wampir? Łapowady, łapowady. No, nie wiem, czy to jest dobre miejsce dla wampirów. Tyle świeżego powietrza. Złap, zobacz, one są takie aż fuj. Ble, ble. No, złapię, a potem możesz zbadać ten, tę dziwną dziurę. Lexi, no nie smutaj, są wakacje. Nie możesz się ucieszyć, że znalazłaś coś na przykład. O, tutaj. Już nie można zbierać, a wygląda jakby można było. To jest magia grzybów po prostu w The Sims 4. Co tu jeszcze jest? Zobacz, o, jaki fajny krzaczek. To ci na pewno humor poprawi. Ale fajny las. O, centkowana żaba liścia. Tu są jakieś robale. Też ty już masz depresję z powodu robali. Może nie powinnam ci pozwalać ich łapać. Tutaj jakieś muszki. Złap sobie. Zrobimy z nich potem eliksir, który... Zbagowało mi się coś. O, zniknęło. Zrobimy z nich potem eliksir, który będzie nas chronił przed innymi muszkami. Albo coś takiego. Jej, ile krzaczków. O, tutaj wygląda ciekawie. Zbierzemy sobie to. Zbierzemy sobie to. O, i tutaj jeszcze są jakieś takie owady. Dobra, jak tam to bierz? Łapiesz? Jakiś niedźwiedź. Złapał termity i komary. Okej. Okay. Szkoda, że nie można ich potem rozmnażać, tych owadów. Owadów wydaje mi się, że nie można, nie? A żeby robić te zioła różne, no to trzeba. Okej, okay, i zniknął! Inspirujące chmury. A ta? Chodzi o... Idź naprzód, no idź naprzód, idź. Mirinai. Komary. Nie ma jak łapać komary na wakacjach. Przejdzie się przez zarośle, nagle na nasz rządcy strumyk. Idź dalej. A to co? Zadawające swędzenie ognioliść, ojej. Tak. Bliskie znalezienie czegoś specjalnego. Drzemkę. Kontynuuj, kontynuuj. Nie pamiętam, które rzeczy trzeba było klikać. Ale to bierze, jest uparty pewnie. Jaskinie. Mieszka tajemniczy Sim. Idź w stronę Sima. Tak, idź do głębokiego lasu. Teraz mi utnie kolejkę zadań dla Leksinki. Ale zaraz ją tam przeniesiemy, no. Może usłyszała wołanie swojego męża. Zobaczyła jego rękę znikającą w chaszczach i stwierdziła, że o!
25 różnych parceli, okej. Okay. Lexin, przenieś się tu. Lexin, teleportacja! Popraw rządzę humor, ona jest smutna. Barabara? Ale gdzie? Czekajcie. Gdzie oni pójdą? No. No, mówiłam, że nie będzie gdzie. No jest nieswoja. Opisz jej nowy pomysł, że odbierz klucze od mieszkania, bo to nie jest potrzebne, jak już mieszkacie razem. O zespole porozmawiaj. Zażartuj o politykach. I zaraz tu pozwiedzamy. Wyślij do domu. A co ona jest? Zbuntowana nastolatka? Okaż jej czułość. Flirtuj. I co my tu mamy? Tu mamy jakieś... O! Komediowe, okej. Okay. Jakieś motylki nam tu latają. Tutaj jakieś jezioro, taka tęcza się roztacza. Ojej, on teraz nie swój. Wszystko przez te robale. I tutaj, o! Czyż to był pustelnik, Jerzy Wichura? Czekajcie, on idzie do nas. Idzie spytać, co robimy w jego pustelni. Wydaje mi się, że to on, bo tu chyba nie powinno być żadnych innych simów. Masz bardzo uroczy domek. O, patrzcie, ma podwójne łóżko. Może tu zostaniemy na noc. Ciekawe, czy by się zgodził. Nigdy chyba nie próbowałam tu zostać na noc. Zagadamy, polubimy się i ten. No co jest? Aha, bo on się do rozmowy dołączył. Yunabi! Nie swoja. Oni się flirtują. Oboje są nie swoje z powodu robali. Okej, okay, dobra, to wesołe zapoznanie. Spróbujmy. Minusy mam poszły. Zapoznajmy się wesoło. Sprosimy się na noc. Nie wiem, jak to zrobić. Poprawimy mu humor. Jestem ciekawa, czy tak się da po prostu. Zapytamy go o zawód. Tak, takie dyskretne pytanie. Co on tu robi? I w ogóle. Pochwalimy wampirzy, to może nie. Podzielimy się pomysłami. Głodny jest. Oto zrobimy coś do jedzenia. Nie wiem co, ale... Lexin świetnie gotuje. Tobiasz świetnie robi pompki. Możemy się odwdzięczyć. Nie wiem, gdzie on wtedy będzie spał, jak mu zajmiemy łóżko. Szkoda, że nie ma śpiworów. Bezrobotny, okej. Okay. Tobie, gdzie idziesz? Aha, obserwujesz gwiazdki. Dobra, chodźmy. A nie, są jeszcze w sumie zmęczeni. Tobie, złowisz coś do jedzenia? Albo w sumie można... Możemy uznać, że się znasz na grillowaniu. Może dzisiaj robisz kiełbasę. Mogliśmy wziąć, to byśmy akurat mieli tyle porcji, ale... Tu gdzieś chyba widziałam grill. O! I możesz grillować... Może... pieczone ziemniaki? O! Nie mamy ziemniaków, ale to... Kupimy? Czekajcie, dodamy go do grupy może? O, ale ładne motylki. Chciałam na niego grillować, ale... Te motylki są słodkie. Działania... Dodaj do grupy. I Tobiasz też masz być w grupie. Wszyscy mają być w grupie. O, super. Tak. Zrobimy kolację i się wprosimy. Posprzątamy mu coś. On może spać na kanapie. Masz tu kanapę? Nie ma kanapy. No to może spać na fotelu. Jedną noc przeżyje. Może nie ma opcji z rzemieślą. Może spać na ławce na dworze. Albo nie wiem. Może nie jest śpiący. Ja chcę tylko wypróbować, czy się da tu zostać. Czy nas wyrzucą. Powiedzą, że zachowujemy niestosownie. Dobra, to wiesz, grilla.
Lexin, co robisz? Patrzysz w gwiazdy. Proszę, przybiegnij tu truchtem. Co będzie jedzonko? O, i normalny prysznic. Nazywa się wodospad. Przyspieszmy troszkę. O, i są ziemniaczki. Niam, niam, niam. Okej. Okay. Weź porcję razem. To on też powinien przyjść na kolację, ten pan. Zobaczymy może, jakie ma cechy. Lexin, bierzesz ziemniaki? Ten domek jest bardzo ładny. Nie chcielibyście mieszkać na takim zadupiu? Po tym mieszkaniu w mieście? Co? Może wam się to podoba? Może chcielibyście tu zostać? Kto to wie? Te robale. A pan idzie? Idzie. Proszę się poczęstować ziemniakami. Są bardzo smaczne. Może jakbyśmy się przyjaźnili, to by nie miał nic przeciwko. Chyba tylko we dwie osoby można patrzeć w gwiazdy, nie? Dobra. Lexin, co to jest? Aha, oglądasz te piękne rzeczy, podziwiasz. Opisz mu nowy pomysł, tak, który ci wszedł do głowy, oglądając gwiazdy. O, tam było entuzjazm się posiłkiem. Spytaj, jak mu minął dzień. Pożartuj o modzie. To wiesz, co robisz? Myjesz ręce. Okej. Okay. Mogę go poznać? O, poschlebiaj mu. Przyjazne. O, poznaj. Chyba nic o nim nie wiemy, tak naprawdę. Oprócz tego, że jest bezrobotny. To wiesz, co porabiasz? Patrz w gwiazdę. Samotnikiem jest, okej. Okay. Ale każdy samotnik czasami na pewno chciałby mieć jakichś gości. O, może zrób rzeźbę, więc na pamiątkę. Albo mebel. Czekajcie, co może być? Mebel? Donica? Stołek? Rozsadnik. To zrób rzeźbę konia. Czekaj, pogadaj z nim. Pokaż mu zdjęcia ze ślubu. Porozmawiaj o wykwintnych potrawach. Udziel porę dotyczących naprawiania. Nie wiem, co jeszcze można z nim zagadać. O stylach tańca. Okay. Niech robi, może zrobi coś fajnego. O, chyba rozbawiły go te zdjęcia. Chciałabym się z nim zaprzyjaźnić. Dawcie po kaczkach. Nowy pomysł. Mogę go jeszcze poznać? Plotki jakieś? Pożegnaj. Słyszę to Biasza. O pożyczkę nie. O, przechwalę się wyzwaniem kary. To każdemu powinno zaimponować. Poschlebiaj mu jeszcze. Zdać mu sekret. Co jeszcze nie robiliśmy? O marzeniach możesz porozmawiać, że podoba ci się taki domek i w ogóle. Ej, ciekawe, czy jakbyśmy mu dali klucz do mieszkania, to czy zacząłby wpadać do nas? Miałam zadzwonić do Awani i zapomniałam! Oj, te przez te wakacje. O koncentracji umysłu. Pokaż zdjęcia. Ej, wiecie co? Z ciekawości dam mu ten klucz do mieszkania. O, zrobił tego. Bo jestem ciekawa, czy przyjdzie. Jeśli kiedyś przyjdzie, to najwyżej może mu potem zabrać ten klucz. Ale po prostu jestem ciekawa, czy tak się stanie. Co robisz? Myjesz ręce, okej. Okay. Masz wyposażenie? To rzeźby? Mam nadzieję, że tak. Schowamy może mu... Tobiasz, mógłbyś odłożyć te ziemniaki? Do lodówki, żeby miał na później. Niech ma po nas jakąś pamiątkę. Przyjdziemy tu za 5 lat, a te ziemniaki dalej tam będą, nie? Jesteście przyjaciółmi? Tak, jesteśmy przyjaciółmi. Pokrewnymi duszami. Nie, posiadaczami kluczy. Może jedna rozmowa jeszcze spróbuj. Śpiewasz mu piosenkę? Oj, jak ładnie! Nie, czy mu się spodoba?
Szkoda, że nie masz poznać. Jestem ciekawa, jakie ma jeszcze cechy. O, i teraz tam było? Czekajcie. Chciałam szalony plan, w sensie, czy możemy tu zostać na noc. O, zaproponuj mu szalony plan. To wiesz, co chciałeś? Rozmawiać? No zaraz sobie porozmawiacie. To wiesz, skorzystasz sobie z łazienki? Skorzystaj. Zobacz, jaka luksusowa. Możesz umyć zęby. Na pewno powie tak, z chęcią zdrzemnę się w fotelu albo na ławce. O, ktoś ognisko mi tu rozpalił. Ale ty masz tu roślin. A mogę sobie pobrać szczepki? Myślę, że się na pewno zgodził na ten szalony plan. O, jest szalony! O, no to na pewno. Zostajemy tutaj z samotnym szaleńcem. To może być pozytywnie szalony. Czekaj, mogę zebrać jakieś... O nie, ma nic nie urośnięte. O, dobra, tu jest coś w tej doniczce. O, zepsuł pan moje super plany. Tobiasz? Chodź tutaj. Dorzuć kłodę. Dorzuć kłodę. Dorzuć kłodę. I graj z ogniem? Może lepiej nie. Zaprosz do ogniska wszyscy. O, okej. Tak, ona tylko zbierze i zaraz przyjdzie. Tak, nie ma jak noc w domu szalonego staruszka. Co, pokłócili się? Nie, nie bądźcie niemili. Kręż muskuły. A ty możesz, już myłeś zęby, no to bym ci nie polecała jedzenia pianek, bo ty mnie jesteś głodny. O, dzisiaj może ono była historia. O zaczarowanym wężu. O, przygotowa o przeklętym statku. A nie możesz jemu? Czemu nie możesz jemu? A ty możesz? O olbrzymie, o kapitanie Flincie. Dobra, to ty opowiesz, bo ty masz wszystkich. Opowiadaj. No opowiadaj. Tak, muskuły, a teraz historia. Opowiadaj, opowiadaj. Przygodowa historyjka, zawsze spoko. No słuchajcie, no Alexim przecież na pewno jest w tym świetna. W końcu jest gwiazdą internetu. Podróżuj do domu. Fotkę z ręki. O, zrobimy sobie selfie. O, i ogłosimy przybycie do domu pustelnik. Opowiedziałaś tę historię? Tak, nie skorzystajmy jeszcze na tym. Zdobył 80 nowych tysięcy, no, coś w tym stylu. A chyba nie idziesz spać, bo ja tu chciałam zostać na noc. Ale on jest, no. Ja mógłbym się obudzić i zrobić nam miejsca. Zablokujemy sobie drzwi u niego, nie da się. Panie pustelniku, ja się chciałam naprawdę wprosić. Obudzi, zapytaj, czy nie może iść spać na kanapie. Może się nie pogniewa. Czekaj, a ty, Lexin? Zgasisz może ognisko. Nie masz wygasić? Aha, bo na kłódce to rzucę. Miałeś wygasić! Zgaś! Zgaśmy już to. O, poszedł sobie, okej. Okay. Nawet nie są aż tak śpiące, ale już jest bardzo późno, więc... Ja bym na ich miejscu poszła spać. Kurczy pokoik. O, bara z Lexinką. Zobaczymy, czy się wkurzy, czy nie. Ciekawy strój do spania, ale nie czepiam się. Może kiedyś był naukowcem? Szalonym. I podlewa kwiatki. No. Zobaczymy, czy się zdenerwuje na nas. Ach, te pomysły. Można by tak fajnie posiedzieć przy kominku. Co? Tak piękne stroje. No w sumie trochę tematycznie są dobre, bo ma ogniste gacie, a ona ma koszulkę z papryczkami. Cię nie zorientował, się nie przeszkadza mu to. O, a potem śpi. Idealnie.
biedny. Zmęczony, zajęliśmy mu łóżko. No czasami dla takich super uroczych gości... fajerwerki. Trzeba się poświęcić, prawda? Tam były te... gwiazdki. Okej, okay, no i sobie śpią. I nie dostaliśmy jeszcze opierniczu, także dobrze. Ja już będę kończyć ten odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Dzisiaj romantyczna noc w domu szalonego pustelnika, który gdzieś mi zniknął, co mnie trochę martwi. Myślałam, że stoi na klifie, na szczęście nie. Nie wiem, gdzie poszedł. Tutaj się świeci latarenka. Nie widzę go. Zaraz sobie poszukam, gdzie on poszedł, bo jestem ciekawa. No, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ode mnie to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa pa!